Znowu nie możecie ojciec spać? Cięgiem budza się jak na szychta. Widzisz ją? Królewna. Nie królewna, tylko księżniczka. Spomada. Ona się zdawa, że jak robi w kasie, to jest lepszą od nas. A przez całą nas tobą do technikum łaziła, prawda? Ty, a jak tam ten twój Andrzejek? On nie jest nie mój. Słyszała, że gówno, prawda, zawrzą i postawią tu supermarket. Ja to mam w życiu ojda na emeryturę. Gorzej z wami. Myślicie, że nas do marketu nie wezmą? Hostesa, to z ciebie, Marysia, nie będzie szkoda go dać. Lepiej powiedzcie mi, co tam było wczoraj w sercach na giełdzie. Nie mogła, żeby oglądać, bo gościem się do domu zwalili. No i jak tam ten Alex? Jakub Skowarski. No i co, dowiedział się, że ten cały Werner go chce wygryźć? Znalazł wtedy ten raport, że ceny spadną, ale jeszcze nie wie, że raport jest fałszywy. Werner mu go podciep. No i kończy się tak, że Jakub, to znaczy Alex, otwiera teczkę, a Werner patrzy przez lornetkę i się cieszy. I co, koniec? Jak zawsze pieruny kończą w najlepszym momencie. Kandydatka numer 1, Barbara Kotowska, lat 33, księgowość. Kandydatka numer 2, Barbara Piwowarczyk, lat 56, łuczka. Kandydatka numer 3, Barbara Jasińska, lat 29, sprzątaczka. Barbara Zuziakowa. Ładniejszych nie było. Na całej kopalni mamy tylko 5, Barbara. Barbara Śliwa, 23 lata, pracuje na sortowni. To jest najmłodsza. Ale wiekowata. No i ten upiór. Zebraliśmy się tutaj w ważnej sprawie. Za parę dni Barbórka, naszą kopalnię, odwiedzi znakomity gość. On poprowadzi waszą i naszą imprezę. Prawda? Trzeba się będzie nim zaopiekować. Prawda? Zresztą co będę mówił? O. Przepraszam cię. Nie przepraszaj, Aniu. To moja wina. Słyszałam, że szukacie Basi na święto. Ci powiedziałam. No ale ona ma na imię Justyna. Że nie jest. O co chodzi, pani Justynko? Nie, na drugie jestem Basia. Zrozumiałam, że to jest najważniejsze. Tak. Przepraszam cię, Alex. Ale to jest silniejsze ode mnie. Wiem, Haniu. Ja nie mogę sobie jeszcze z tym poradzić, ale... Bardzo. 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 Stop, no! Co z tymi łzami? Anita, na litość boską, no! Kochani, więcej prawdy. Gubimy emocje. Ja nie czuję tego w ciele u was. Kurde, jak ja mam być prawdziwa, jak on cuchnie wodą? Lepiej się naucz tekstu. Nie widziałeś, światło mi zasłania. Ugryzłaś mnie w wargę! Kochani, dajmy sobie szansę, spokojnie. Zróbmy to. Ja jestem spokojny. Na pozycję. Zejdź mi tam z planu z tyłu! Dmuchamy w oczko. Anita, no!
Kamera? Śmierć. Histeryczka. Uwaga! Kamera? Halo? Poszła? No mam ujęcie, ale możemy gadać, tak? Akcja! Drewniany czy wyzywał? No, za drogą. Drewniany do salonu. Powtarzamy od to silniejszy ode mnie, Alex. A PCV na poddaszy i do łazienki, tak? Przepraszam cię, Alex. Ale to jest silniejsze ode mnie. Wiem, Haniu. Ja nie umiem sobie jeszcze z tym poradzić, ale... Bardzo... 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 Stop! Zrobione, mamy to, następna scena, dziękuję. W imię Ojca i Syna i Ducha. A witek, Kaj. W kiosku. Z Eleonorą wystawę rychtują. I on by się do jakiej poważnej roboty. Handel kwiatami to robota jak każda inna. No hopa, klupnij się w gowadziołka. No ale co on miał robić? Na zasiłek miał iść. Za elektryka miał iść. Za kierowcę. Albo na budowę. Jest jeszcze wiele porządnych robót dziom. No ojciec to by chciał, żeby każdy był górnikiem. Ale czasy się zmieniły, tatku. Ale mi czasy. Syn goździki w kiosku ma co, a cera haruje na kopalni. I po coś ty te technikum kończyła, co? Ej, daj jej spokój, a co ziołka miała robić, jak innej roboty nie było? O, słuchajcie, Gaśnia tata ślubu czy na urodziny Basi? Na ślub wygrała już rzech 500 zł, ale zaś na Basia była rzech tylko dwa numerki od szóstki. Na pewno wygrasz jak zagrosz na 5., 4., 72. Wtedy mnie zasypało. 3 dni rzech po ćmoku bez jedzenia i bez picia siedział. Sztylło do opaty, że gryz. Wiemy, wiemy. Igierek osobiście ojcu medal wręczył. A, i cygaretą mnie poczęstował. No, tylko że Gierek już nie żyje. Twoja kopalnia zresztą też. A jak wygrom, to Basia będzie miała na ślub. Mamo, znowu zaczynasz? Już chcą. Na kolejkę, bo to już prawie koniec szychty był. A tu na rozjak, nie, piźnie. Wszędzie ciemno jak u murzyna w życiu o 12 w nocy po czornej kawie. A ta listonorka Grodkowo, coś mi o tej w sklepie powiedziała. Pada mi, a wy to śliwowa zaś nic nie wiecie, a za waszą Baśką taki fajny Karlus lota. Co za jeden, ten twój Andrzej? Mamo, on nie jest mój. Górnik czy kwiociarz? A jakiego sam do domu przyprowadzisz? Dajcie mi spokój. A Grodkowa wszystko miło mi powiedziała. Nie kurzy, nie pije, w kopalni na dole robi. Znaczy górnik. Też mi coś. To co? Na księcia z bajki czekasz? Dziękuję. Zrobili kamerę Genesis. 12 milionów pikseli. Jest sprawa, nie? Ty, co mi jest? 3 lata w tyle na woli wystarczą, żeby stać się chłopem. A już niedługo z tym kończę. Oczywiście, oczywiście. Tylko co ty teraz będziesz robił? A 3 lat nic innego nie zagrałeś. Byłem na castingu do szachisty. O, świetnie. Jak 50 innych aktorów. Jestem dobry. Jesteś świetny. Kuba, jesteś najlepszy. Tylko wiesz co mówią? Mówią, że przynosisz filmom pecha. No, też słyszałem.
A ty mi musisz ciągle o tym przypominać, tak? A... Kuba, jestem twoim agentem, ale też przyjacielem. Zobacz, zobacz. No uśmiechnij się. Boże. Panie Aleks, możemy prosić autograf? Nie, nie można. Ale za ten wyjazd to dostanę coś jest, nie? 400. 700. Za głupi ten jeden dolepnotek 700. Przecież wiesz, że już nie robię auta. Jasne, jasne. Już to kopalnie nie mają pieniędzy. Swoje i tak wyciśniesz, nie? Dobra, niech stracę 600. 650. 600. Halo? Dzień dobry, dyrektorze. Tak, tak, jedziemy, jedziemy. Ale z dworca dzwonili, że już jadą. Chryste, panie, te coś ty z siebie zrobiła? Co? No... Jarzek czytała w jednej gazecie, że Aleks woli lukatę. Ty, tu? Albo tu? Tu. Klubnicie wy się ubie. Krystawela, ty możesz, dzieci możesz, wnuki możesz. Co zawiścisz, ja? Jo, a czego? Dlatego, że mam lepszego chopa jak ty. Ty takie larmo w doma robisz, że ten twój doszynku... Ty, Franco Pierzyńska, cię zaraz mazna bez tej guba miejscy! Przyjechał. Paśka, a ty co, nie idziesz na maklera? Pójdź. Zaraz przyjdę. Spokojnie, kochani. Kochani, spokojnie. Te dzieci to był twój pomysł? Nie dzieci, tylko twoi przyszli fani. Uśmiechaj się, uśmiechaj. Ostatni raz dam ci się wrobić taką fałturę. Uśmiech, Kuba, uśmiech. Uśmiecham. Oddaję. Dobra, wystarczy, nie? Tak, tak, dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy, dziękujemy. Masz, weź. Czyli to długopis? Oj. Proszę. Przyjechali? Nie, jeszcze nie. Dzwonili, że się troszkę spóźnią. Spodobał mu się. Przyda ci powiedzieć, jak przyjadą, wiesz? Co teraz będzie? Panie dyrektorze, może ja? Nie, pięknie, dziękujemy. Dzięki. Witamy, witamy gorąco, witamy bardzo serdecznie. To jest nasza witamy. Dobra... Gdzie ona jest? Solenizantka. Witamy na gościnnej śląskiej ziemi. Pocałuj. Klat pocałuj. Stop! Kaseta się skończyła. Jeszcze raz. Przepraszamy, będzie dubel. Okej. Okay. Witamy. Nie wiem, czy tam pojedziemy.
Bardzo dziękuję za tak miłe powitanie. A ja ci składam życzenia serdeczne, wszystkiego najlepszego z okazji twoich imienin. Tobie i wszystkim górnikom. Dziękujemy, dziękujemy. Bardzo proszę. Prosimy. No. Aha, dyrektorze, tutaj taki mały prezencik od filmowców. No. Wszyscy panowie, prawda, zjeżdżają? No, nie możemy przepuścić takiej okazji. Za kilka lat takiej kopalni będzie można oglądać już tylko na starych filmach. Zimno! Bracia Szewczykowie będą panów przewodnikami. Sztygar Szewczyk to prawdziwy kopalniany pies. Zimno, chłodno! Co? No, to co? To idziemy, nie? Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże, dyrektorze! Pójdźcie, pójdźcie. Ja też mogę? Tak, tak, oczywiście, prawda. Pierwszy raz na grubie. Gdzie? Na kopalni. A, tak, pierwszy raz. Ale jak kręciliśmy reklamówkę, to modelki zjeżdżały do starego szybu. Jaki poziom? Najwyższy. Kamerkę pana Wirzyn i obiektywy ściągnęli mi z Londynu. Poziom chodnika się pytam. A, nie. To był w RPA. Na powierzchni. Scenografia wybudowała nam chodnik. Ściany z plastiku, węgiel z kauczuku. No a nie tu nie było, tu do nas przyjechać. My tu wągel mamy z wągla. No wie. Ja? Tam na dole będzie błoto jakieś? No będzie, będzie. Czasem masz do kola na co? Nic, tylko buty takie niepotrzebnie założyłem. Nie no, ja bym w swoich szczewikach na dół zjeżdżali, to bymy na nie nie zarobili. Jeszcze nie zjeżdżamy. Najpierw musicie się iść przewlec. Przebrać. No widzisz. Ty kończ kręcić i właś. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże. Szczęść Boże. Co to za górniki tu idą? Eksportowy! Dobry. Słuchajcie, tutaj teraz idziemy. Ta część kopalni była zalona. To podobno jeszcze za wojny polsko-szwedzki. Zginęło dużo górników i stąd się wzięła ta legenda o zastępie widmu. Ten zastęp składał się z duchów tych, co się tu potopili. Na przodzie idzie zawsze skarbnik. Z taką długą, siwą brodą. Tak, kiedy oświetla im cała droga. Niegodziwy człowiek, kiedy stanie im na tej drodze, musi zginąć. No to lepiej, żebyśmy ich nie spotkali, a szczególnie ty, stary zbereśniku. Z takich rzeczy się lepiej nie śmiać. Bez jaj, panowie, wy w to wszystko wierzycie? Słuchaj, powiem ci tak. Sam się przytrafiałem takie historie, że wy ich ani w tych waszych wszystkich filmach nie wymyślicie. Ale przecież to jest całkiem przyjemnie, to u mnie w piwnicy jest groźnie, jak światła nie zapalę. Pieronym śmieszny. Dawaj, zróbmy zdjęcie. Co się z tej stronu poczuł?
dobry. Daleko jeszcze? Niedaleko. Chyłyśmy tu. No. To dobrze, to do pracy, do pracy. Pani, jak to zrobisz ze światłem? To oko dobra, ale w końcu tylko serię tam do teleplotek, nie? Dobrze, pani Basiu, proszę tu podejść. Proszę podnieść tę bryłkę i tłumaczyć Aleksowi. Tylko proszę się uśmiechać. Jest pani szczęśliwa i tłumaczy pani. Najlepiej jak pani będzie patrzyła w prawo, a głowę miała w lewo. I proszę tłumaczyć. No, akcja? Ale co mam tłumaczyć? No co to jest, nie? A co ma być? Węgiel? No to niech pani nawija o tym węglu i w ogóle. Ale co? Mówię. Oczy w prawo, głowa w lewo, nie? Ty daj już jej pokój, co? To przecież nie jest to takie trudne. To chyba do ciebie. Markus, grajmy to już. Dobrze. To w ogóle się nie odzywaj. Po prostu podnieś tę bryłkę i podasz ją Aleksowi. Ty, ona jest głupsza niż te modelki, z którymi byłem w RPA. Tak. Akcja! Proszę spojrzeć. Tutaj. O kurde. Kręć to, kręć. Mam. Złoża węgla powstały w różnych okresach geologicznych dzięki przekształceniu się świata roślin. Większość z nich powstała w górnym karbonie, czyli tak około 230 milionów lat temu z olbrzymich skrzypów, widłaków czy takich paproci. Na powstanie pokładu węgla o grubości 1 metra potrzeba 1200 lat, a na Śląsku najgrubszy pokład ma 24 metry. Piękne. Na pamiątkę. Dzięki. Masz ten pocałunek? Skończyłeś? Aha. Jeszcze tylko kilka przebitek na korytarze i węgiel. To pośpiesz. No dobrze, panowie, byliśmy, widzieliśmy, jest super. Może byśmy wracali. I no jak? No jak to jak? Normalnie. Windą. Głupie, to nie jest osiedle w Warszawie. Ani serial. Szola jeździ rozna szychta. Co? Winda. Czyli? Czyli mamy jeszcze jakieś 2 godziny. Na razie pójdźcie. Trzymajcie się prawej strony, uwaga na głowę, uwaga na nogi. Dziękuję. Weź, nie chcę cię. Bier. Jakoś nie mogę się odnaleźć na tym waszym Śląsku. Mhm. Pewno byśmy się też w Warszawie pogubili. Bez przesady, ja was widuję dosyć często w Warszawie. Nas? No i górników pod Sejmem. Złodzieje. Tak się składa, że my z Hubertem też tam byli. I co? Jak wam się podobało? Po prostu inaczej to widzicie. Hubert? Ja? Powłoniej. Czujesz? Szpieronie. Czekaj, obejrzymy biela, tak jest. 2, 2, 2, 3! Cholera! Pierunie! Gaz! Metan, rozumiesz, syny? Legać! Na ziemia, wszyscy! Legać niżej! Metan górą idzie, rozumiesz? Kowa nisko! Jezus! Zróbcie to! Panowie! Na pomoc! Ale o co chodzi? Panowie, o co chodzi? Jezus! Panowie! Jezus! Kuba, przepraszam. Przepraszam, Kuba, to...
Wczoraj puściłem plotę, że przynosisz filmu Bela. Co ty pieprzysz? Chciałem cię zatrzymać w telenoweli. Rozumiesz? Pamiętacie? Rozumiesz? Wam zginęła kasa z hotelu? To ja, sorki! Chyba kurwa jestem kleptomanem! Chamie! Ty bandyto! To przez ciebie to wszystko! To ty mnie to wciągnąłeś tą chałturę! Boże! Moja kariera! Radon! Robicie! Kuba! Alarm odwołany! Umyszyście! Jakby pizło, można by nas nie zabiło, ale na pewno by nas przypolowo. Staszkowi Machalicy ostatnio cała skóra na gębie spoliło. Ja? Ale miał szczęście. Z dupy mu przeszczepili. A jakby mi żyć spoliło, to są... To ci z mojej dupy przeszczep zrobią. Twoją dupą na mojej gębie łaził. To byście kurwa sobie jaja z nas robili? Tak? Żebyście wiedzieli, ja wam tego nie odpuszczę! Panowie, szola zajechała! Gruba, jak ci się podobało. Cześć, Warszawy, Schauspielerów, no będą Barburka robić. Obie co nowe. Teraz mówi przesrany? Myślę, że nas dyrektor nie wycieknie z roboty. Obejrzymy. Panie Jakubie! Może na chwilę? Czego chcesz? Ja bym bardzo tylko chciała przeprosić za kolegów, to są naprawdę dobre chłopaki. Tylko po prostu tym, którzy pierwszy raz wschodzą na dół do kopalni, no po prostu robi się takie dowcipy, taka u nas jest tradycja. W dupie mam waszą tradycję, nie jestem jednym z was. Nie jest pan! Pan jest zwykłym dupkiem. Od rana chodzi pan na dęty i pokazuje, jaki pan jest ważny. Wiesz co? Pan nie przerywa. Ja jestem prostą dziewczyną i nie potrafię układać pięknych zdań, ale powiem panu tylko jedno. Strasznie na panu zawiodłam. Ja myślałam, że Jakub Skowerski jest inny. A pan... Ty, niezły tupet ma ta lala, co? Spadaj. To, że ci casting do szachisty nie wyszedł, to nie moja wina. Chłopaki? No chyba nie myślicie, że tam na dole to ja poważnie mówiłem, co? Aha, ale kaskę masz oddać. A kontakt, Lena. Do redakcji Playboya. Czego za mną łazisz? Bo mi w oko wpadła. Ty, ale do Playboya nie pozwalą. No, też masz dużo do pozwalania, cześć. Czekaj, Basia, coś się stało? Jesteś jakoś... Jestem jaka jestem, a tobie nic do tego. Przestań ze mną łazić. No dobra, ale nie musisz tak po mnie skakać, ja ci nic złego nie zrobił.
Zmęczona jestem. Cześć. Basia, Basia. Słuchaj, jutro jest Barbórka. Może bym poszli na festyn, co? Fajnie będzie. No, przyda po ciebie o 6. Nie przychodź, tylko czekaj tu. Ja zejdę do ciebie, dobra? Aha. Dzięki za łatę. Cześć. Cześć. Zaczekaj. Tukaj. Kastrogi jak do Mesa Grunt to dobre towarzystwo. Była też u nas Marinka Rodowicz i ten... I Kaszpirowski. No. Odwiedziny u nas w kopalni to już tradycja. Tradycja? Niech pan wpisze Schwarz. Alex Schwarz, makler. No, żeby było wiadomo, od kogo, prawda? O, widzę, że szelki pasują. Świetnie, świetnie. Może tak co roku cię na szybko darmo robić. Ruszaj się! Trzeba się za kwiatki chytać. A ja poczekaj. Dobra, słuchała. Ciu. Ja powiem. Ty. Ciu. Siostra! Wszystkiego najlepszego. Co byś się gipko wydała? Dziecka ci życa. No, co by ten nóż miał się z kim bawić, nie? Ty nie bądź dziosze w gowie. Ona sama wie. Basiu, płyć. Wszystkiego najlepszego. A nie ma się co spieszyć. Ja. Lepiej się poczekać, niż się męczyć z takim haharem jak twój brat. Ty już mi nie przajesz. Przaję ci, pierniku. Przaję. Basiu, a jak tam wczoraj z tym Schwarzem było? Koty! Nijak. Dzięki. No. No ja coś powiedziałam. Wojna? Spokojnie, panowie. Zawsze w Barbórkę orkiestra budzi całą dzielnicę. No taka tradycja. Znowu jakaś tradycja. Co za barbarzyńskie zwyczaje. Święta Barbaro, patronko nasza. Panno i męczennico. Módl się za nami. Oblubienico Chrystusowa. Módl się za nami.
miłująca Boga prawdziwego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak się macie? Dobrze? To dobrze. Hopy, a wiecie, co górnik dostaje po śmierci? 3 dni wolnego, a potem zaś podziemia. Albo taki. Rozmawia dwóch górników. Jeden do drugiego mówi, pado. Powiada, Barburka to jest fajne święto, a drugi na to mówi, no tak, ale z żoną się kochać też fajnie, a ten pierwszy mówi, no ale, ale Barburka jest częściej. Wiesz co, chodźmy, nie mogę słuchać tego lebra. Ktoś pokozał. Jeszcze jeden. Pozepijany nie wódką, ale dziewczyną. Kupuje kwiaty jak kretyn, mimozy i tulipany. Po tych ulicach długich, po tych bezkresnych bulwarach szukam pewnego domu, gdzie okno jest i gitara. Dni są takie śnieżne, a noce takie czerwcowe i źle mi, chociaż położę na jej kolanach głowę. Bo ciągle czegoś za mało, bo ciągle czegoś mi szkoda, bo ciągle mi ta dziewczyna przepływa przez palce jak woda. I co, ślad jakiś na palcach? Na włosach, na biodrach, wszędy? I zapach okrążający tataraku i lawendy. Tylko cóż z tego, że upał, że zapach, choć wokół zima. Ta dziewczyna to strumień. Jakże strumień zatrzymam? A ta jest Baśka. Na maklera poszła. Jej się pewno zdobyło, że to z tego będzie. Dajcie pokój. Przecież oni nie są parą. Przywitała go i no i tyle, nie? Myślicie, że on się z nią umówił na Barburka? A ty co? Zawiścisz, ja? Czego? Chudy jakiś ty, Alex, jakiś taki lichy. Ja to nie wiem, czy bych się z nim umówiła. A Baśka jest głupio. Ona myśli, że Lunię stąd zabierę. Gdzie jej żol? Ja, żol, żol, czego żol? Jarunie, przestań cię zaszpytlować, ja, bo mi od tych waszych głupot zarostki łeb pęknie. No, w każdym razie po raz pierwszy Baśka nie przyszła na nasze przyjęcie. Lepsze się czuję. Hop jest hop. A
widzieliście, jak się wczoraj ta Nafirinda z kasy wścigała? No, to będzie ktoś w kiblu zaczął. Za własna nas robi, pewnie się sama za czas. Ej, dziochy! Słuchajcie, i na niego dajcie nikomu. No. Łot kuzyna dziocha, łona na recepcji w hotelu robi. No i? A? I łona wczoraj powiedziała, że widziała. Słuchajcie, ale tamca to już wszystko nie jak. Przepraszam, autobus się spóźnił. O czym mówicie? Wszystkiego najlepszego, Maśka! Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Panie Jakubie, to było niezapomniane. Dziękuję. Panie dyrektorze, a solenizantka Barbara jest gdzieś tutaj. Jest gdzieś. Panie Grzela, gdzie jest ta panie solenizantka? Jest. Pani Zofio, pani na pewno mi pomoże. Z największą przyjemnością. No pani świeże te kwiatki, ja? Świeże, wszystkie są świeże. A te róże, no pani Kozela? Te róże są po 10 zł. To drogo. Ja drogo. A te? Ten mam po 6 zł, ten mam po 8 zł. To wie pani co, to niech mi pani do tych, ale takie co by były gryfne, bo to do mojej dziążki. Dobrze. Poproszę, a dla pana? A ja poproszę 5 tych, takich gryfnych. Też dla dziewczyn. Co, Barburka? Barburka. Dzień dobry, czy zastałem? Dzień dobry, ty jesteś ten od Baśki. No, co tak stoisz, jak ten łąc, którego się wziął? Właź, chłopie. Właź, chłopie. Słuchaj, chłopie. Przekonać Baśka, że jest fajny synek, to będzie trudne. Ale przekonać mnie, że się jest fajny synek, to będzie blank trudne. Siadaj. Słyszałeś, że robota mąż. Mam. A lubisz robić? Czasami jest trudno i mam wszystkiego dość, ale tak, lubię swoją pracę. Ale nie ciepnąłbyś roboty. Nie poszłbyś ciotków sprzedawać, co? No nie, na pewno nie. Przez samą my Barburka, no nie? Pij. Mocno, no. Na szpirytusie własnej roboty. Masz, zagryj. No. Ty wiesz, w 72, jak mnie zasypało tam na dole, to myślał, że się już nigdy gorzołki nie napija. No, a ten twój Andrzejek, Baśka, czego ty od niego chcesz? Ale właściwie tego lubię. No to co? Nie chcę przeżywać tego, co matka jak ojca zasypało. W mojej rodzinie jest już za dużo górników. Basia! Dobry, co ty, Maśka, nic nie godasz? To ja się odwrócę na mieście, muszę dowiadywać. Coś ty, ziołka, narobiła? Co się stało? Listonoga. I do mnie zobaczyła Godo.
A wy to śliwa zaś nic nie wiecie. A wasza Basia wczoraj z tym Szwarcem z telewizora urzędowała. Ale pani Śliwowo, ta stara lampucera loto po całym osiedlu wszystkich obgaduje. Mama, ja tylko przywitałam, bo dyrektor kazał. No pani, to ciul jest, kaj wy tam Baśka z taki. On jakiś taki lichy, wcale nie jak w telewizorze. Pewnie jakiś sobowtór przewlecony, albo w to. Wleza tylko na chwilę. Kwiotki tak idą w ta barburka, że nam wstążek brakuje. No, słuchajcie, to ja już lecam, bo mój stary to się już tam coś chlapnął. Baśka, na festynie będziesz? 4 dni, żech tam na dole przesiedział. Całkiem 4 dni. Tutaj na wierchu krzyżyk mamy postawili, nam szadali, a Józek ich zrobił zabozna. Józek ich zrobił zabozna. Jezu. Matka. Matka. Poznaj Andrzeja. Fajnisty synek jest. Bardzo mi miło. Jakub Skowerski. To ja sernika nakroję. Ja Jakub. Chyba pana polubili. Skończmy tym z tym pan, pani. Kuba jest. Baśka. Chciałem cię przeprosić za wczoraj, zachowałem się jak baran. Nie no, w porządku. Właśnie chyba nie bardzo, po prostu mam teraz jakiś fatalny okres, no nie daję sobie z tym rady i często kończy się to tak jak wczoraj. Także przepraszam. Lubisz watę cukrową? Watę cukrową? Ostatni raz jadłem jak miałem 10 lat. Chodź, postawię ci. Dobry panie Gizelo, je to prawda co go dają. Ale co? Wlazła ja dzisiaj do sklepu, wiecie, a tam tako jedna baba, co ją nie zną, godo, że ta Baśka, no wiecie, ta od Śliwów, to wczoraj z tym Szwarcem z telewizora urzędowała. Gdyś wy z nią robicie, to musicie wiedzieć, no je to prawda czy nie? Wiecie, spokój, a gdyś gojno z kiedyś tej barburki przywitała, nie? Znaczy to jest prawda. Ja mówię, że nie. Ja zaś nic nie wiem, panie. No nic nie wiem. Żeby Josia to od łobcych ludzi musiała dowiadować. No. Wy tam prawie nic nie wiecie. Nie widzieliście mojego chłopa, Kazim się smyko pierun jeden. Nie, Misio, nie. Dyć to jeden. Leca pani Gizelo, ja to muszę wszystkim powiedzieć. A co z moim chłopem? Leca, nie mam czasu. No i wszystkie 3 filmy zrobiły klapę. A mnie niby pisali, że dobrze. No najgorsze jest to, że zaczęli mówić o mnie, że jestem pechowy. Wiesz, jak do człowieka raz przylgnie taka etykieta, to ją strasznie potem trudno oderwać. No, u nas kiedyś też na kopalni pracował taki Rzymła. A już to do Rzymła po śląsku? Wiem, bułka. Tak. To mi w sklepie mi powiedziała. Tak. No i Rzymła zaczął pracować na jednym chodniku, no i wybuch. Zaczął pracować na drugim, znowu. No i wiesz, zaczęli gadać, że pechowy, że nie chcą z nim robić. No i goście sam w to uwierzył i po prostu zwolnił się z pracy. Jak tylko się zwolnił, to taki wybuch, że 10 poparzyło, a 3 zabiło. Próbujesz mnie pocieszyć? A to ja nawet mówiło. No co było dalej z tym bułką, Rzymu? Poszczęściło mu się. Zaczął robić w ciastkach i ma teraz 2 sklepy i jeździ Mercedesem. Widzisz, właśnie. Może ja też powinienem zacząć robić w ciastkach, może. Oni mają rację, że rzeczywiście jestem pechowy. No, mógłbyś się przestać na chwilę nad sobą użalać? Ty zawsze tak walisz prawdę prosto z mostu? No. To jest trudnego, spróbuj. W moim środowisku to nie jest taki łatwy. Nie wierzysz w siebie i tyle. Cześć. Ty każdy kupił takie parszywce?
Baby na rogu. A czemu żeś nie przyszedł do mnie do kiosku? Mnie lepsze. Ja, ale u baby to niższe. Basia jeszcze w doma? W doma jej nie ma. No ale będzie. Słuchaj, teraz ja ci coś powiem. Zjedz se ta wata, a kwiatki daj komu innemu. A czekaj, no. Co? My się umawiali tutaj. Baśka mu taką konkretną randka. Z takim hopem, z ta twoja kopalnia to poradzi kupić za drobne. Kozami tu czekać. Przyjdź do mnie po kwiatki. No gipko, bo mogę wyjechać do Warszawy. Ciebie to się bardzo zmieniło. No jak czemu? To był Gordon Bennetta? A tam był ten Demeter, a Gordon Bennetta. No, ale on był najdłuższy. No, a ten zaś. Ja to miał w kajecie, nie? Ten Willy Amers. To ile on siedział w ta gondola też? 4 tygodnie. On Józef myślał, że 4 tygodnie, wiesz? Garnitur czarny wizytowy, ale najpiękniejszy górniczy galowy. Ile tam guzików złotych, metalowych, na czapce pióropusz z piórek kolorowych. Czapeczko górnicza, czapeczko, masz piórka jak dym ognisty. Nie białe, nie czarne, czerwone, te najładniejsze ze wszystkich. Pamiętam, jak wygrałem swój pierwszy konkurs recytatorski. Dostałem za to książkę Timur i jego drużyna. Przyszedłem do domu, mówię, tato, chcę zostać aktorem. A tata mówi, dobrze synu, ale najpierw dla bezpieczeństwa zrób papiery z pałacza. No ale urodziłeś się w Egipcie. Przestań. Nigdy w życiu nie byłem w Egipcie. No ale przecież czytałam. Tak, wersję dla kolorowych pism. Urodziłem się w Lubaniu, w 5-piętrowym bloku, przy ulicy Lenina, obecnie Piłsudskiego. Tata był mechanikiem, mama pracowała na poczcie. Tam skończyłem technikum. Zawiedziona? Ja też kończyłam technikum. Świat do nas przyszedł. To był największy obciach, 5. klasa, 20 na dobę. Wszyscy w tych sukach pomykali i przed kasą się ustawiali, wiesz, no, mało tego na jednym zajęciu, to chodziliśmy w ogóle, wiesz, trzymając się za ręce. Zostań, bo ta noc to ona.
ja wolę czarno-białe. A wie pan dlaczego? Bo one mają duszę. A pożyczy mi go pan? Że kobieta prowadzi, to jakaś kolejna miejscowa tradycja? Nie. Na Krustence chodziły same baby. Będzie płakać, bo paląc to ona płacze deszczem zostań, bo jak mi przynosisz mi powietrze zostań, bo obijamy. Uspokójcie się. Chodź. Wiesz co? Metan idzie! Pogotowy? Będzie rozumiał czy ci cykuś dupa ścisk? Krystian, przestań. Maśka, jakoś ty się głupił. Ty myślisz, że ten ciul cię ze sobą weźmie do Warszawy? Chciałeś pogadać, to chodź. To co mi chciałeś powiedzieć? Jak się pan nazywa? Aleks. Nie, Aleks. Jakub Skowerski. Niech pan patrzy na palec. Trzeba zrobić prześwietlenie. Wnosi pan oskarżenie o pobicie? Nie było żadnego pobicia. Bawiliśmy się, jest Barburka, no nie? Dobrze się pan czuje? Tak, świetnie. W ogóle strasznie mi się tu u was podoba. Te wasze tradycje. Gdybyśmy tak polecieli na Gordon Bennetta osobiście. Ale na sam Gordon Bennetta, nie? By wszystkich wyścigli, dorwali. Się wziął taką fotografię, przekonanie. Ty czekaj, baloni mi cytną. Ale cytną mnie. Ty, ale... Jakiś ty... Ten to by miał rekord. 4:30. Dobrze, że mam dzisiaj wolne. Normalnie musiałabym wstawać do pracy. Ja bym nie wstał tak rano. Spędziliśmy ze sobą prawie 12 godzin. Straszny bałagan. To co? Przecież jutro wyjeżdżasz. A ja mam straszny bałagan u siebie w Warszawie. Co ty na to, jakbym pojutrze po ciebie przyjechał? Pan sobie ze mnie żartuje. Nie wierzysz w siebie i tyle. Cały wieczór do ciebie dzwonię. Nie mogłem cię nie znaleźć. Stary, wyłączyłem telefon. Słuchaj, stary. Ja cię przepraszam. Bardzo cię przepraszam. Ja wiem, ty masz prawo się na mnie wściekać. Co? Słuchaj, ale... Co, paliłeś coś? Tylko nie doszło. Zadzwonili. Szachista, rozumiesz? Nie, przecież. Szachista, głowa, głowna rola!
jedziemy, jedziemy, kochani, na czas, jedziemy! Musi się spotkać z reżyserem po południu, chodź, chodź, chodź! Gratuluję. Dzięki. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że to nic nie zmienia między nami. Po prostu przyjadę po ciebie trochę później. Jasne, przecież wiem. Uba, reżyser czeka! Chodź, podwieziemy cię. Nie, mieszkam 2 minuty stąd. Na pewno? Andrzej, co ty tu robisz? Trochę mi zmarzły. Chodź na górę się zagrzać. Byłem. Fajnie było. Na kopalni byłem, na dole. Nie no, co ty, nic się nie bałem. Czekaj, muszę kończyć. Dzień dobry Państwu. Bilety do kontroli, proszę. Proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Halo? Dzień dobry, tak, witam. Ja dzwonię w sprawie szachisty, jak się umawialiśmy. Mhm. Tak, będziemy o 12. Mieliśmy już jechać na wir, nie? Szliśmy na kolejkę, ja i Francę Glasow, a tu na roz jak nie później. Zrobię wam śniadanie. Budza się, a tutaj wszędzie córno, jak murzyna w życi. A slacka lasoka, co jej no kilo w mostu. Ja tam 4 dni przesiedziałem. Co jakieś tyle bliżej przesiedziałem zasypany. Tutaj na tym ludziom, na niekrzyżych postawili. Na wsza, na linii.